Wykonaliśmy ogrom pracy, bo w ciągu tych kilkunastu miesięcy wyłoniliśmy pierwszych 6 lokalizacji, w których chcemy postawić elektrownie jądrowe. Zdobyliśmy w międzyczasie opinię ogólną Państwowej Agencji Atomistyki, która mówi, że przyjęte przez nas założenia dotyczące bezpieczeństwa tej technologii, rozwiązania organizacyjne są akceptowalne przez Krajowy Dozór Jądrowy, że są to dobre rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo. Wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji, do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o decyzję zasadniczą. To jest pierwszy dokument, bez którego nie można rozpocząć całego procesu zdobywania wszelkiego rodzaju pozwoleń i dokumentacji lokalizacyjnych. Mamy zawartych kilkanaście porozumień z naszymi partnerami z zagranicy, zza oceanu, w tym również z dostawcą technologii, czyli GE Hitachi, oraz amerykańską firmą TVA i kanadyjską firmą Ontario Power Generation. Razem w kooperacji, taką zawarliśmy umowę, razem uczestniczymy w projektowaniu reaktora dostosowanego do norm i standardów obowiązujących na polskim rynku również, co oznacza, że ten cały proces inwestycyjny będzie przyspieszony o wiele, wiele miesięcy, bo projekt reaktora będzie dostosowany od razu, już w momencie wyjścia z desek kryślarskich, dostosowany do potrzeb i standardów europejskich. Jestem spokojny. 29 rok to rok realny. Jesteśmy w stanie dowieść, mówiąc kolokwialnie, pierwszy reaktor, pierwszą inwestycję i oddać ją do użytkowania w 29 roku, a w latach 30 kolejnych kilkadziesiąt reaktorów. Na pytanie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego odpowiadam od razu tak. To jedno z najbardziej bezpiecznych rozwiązań, jakie dzisiaj mamy dostępne. Bezpieczne zarówno w sensie bezpieczeństwa dla użytkowników i dla odbiorców, ale również bezpieczne, ponieważ dywersyfikuje źródła pochodzenia energii elektrycznej i energii cieplnej. Przestajemy czerpać energię elektryczną ze źródeł importowanych z kierunku wschodniego. Uniezależniamy się od dostawców zagranicznych. Pod tym względem bardzo bezpieczne rozwiązanie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o ten drugi aspekt, o który pan pyta, czyli dekarbonizację, wpisujemy się doskonale w to, co narzuca nam de facto Unia Europejska, czyli bardzo wyśrubowane normy dotyczące ochrony klimatu. Nie mamy możliwości zrealizować tych założeń, opierając naszą energetykę na węglu i na gazie. Nie ma tak naprawdę innego rozwiązania technologicznego, które dawałoby nam gwarancję przejścia na technologie zeroemisyjne. Tylko energetyka jądrowa jest takim rozwiązaniem, dlatego jestem spokojny i uważam, że w miarę upływu czasu coraz więcej osób, coraz więcej decydentów będzie się decydowało na te rozwiązania. Duże elektrownie jądrowe, małe elektrownie jądrowe i polska energetyka oparta na źródłach jądrowych.